Twoim imieniem wesprzeć skrzywiony płot, zmarzłą czereśnię. O Twoich ustach składać strofy wygięte, o Twoich rzęsach kłamać, że ciemne. Chcę wplątać palce w Twoje włosy, znaleźć wgłębienie w szyi, gdzie stłumionym szeptem serce zaprzecza ustom. Chcę Twoje imię z gwiazdami zmieszać, z krwią. Być w Tobie. Nie, być z Tobą. Zniknąć jak kropla deszczu, którą wchłonęła noc. Biblioteka Dojrzałego Człowieka to własny program Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Witolda Gombrowicza w Kielcach. Zainicjowany 12 grudnia 2017 roku. Spotkania w ramach tego projektu odbywają się cyklicznie w każdy drugi wtorek miesiąca. Dotychczas zorganizowaliśmy 3, w których uczestniczyło 130 osób. Naszym celem jest aktywizacja czytelnicza seniorów, mieszkających na terenie województwa świętokrzyskiego. Działania skierowane są do osób poszukujących nowych form spędzania wolnego czasu i zapewniają im różnorodne propozycje wypoczynku oraz stwarzają przestrzeń do wymiany doświadczeń, rozwijania pasji i zainteresowań, integracji, a także spotkań z ciekawymi ludźmi. Poszczególne wydarzenia różnią się w zależności od tematyki. Do tej pory zorganizowaliśmy spotkania z tradycją bożonarodzeniową, z fizjoterapeutami z ośrodka Polanika oraz warsztaty z okazji Dnia Świętego Walentego, podczas których rozmawialiśmy o różnych obliczach miłości w literaturze. W następnej kolejności planujemy m.in. spotkanie dotyczące popularyzacji góralskiej gwary i kultury słowa, spotkania z dietetykiem, joginem śmiechu, podróżnikiem. Będziemy także realizować propozycje, które zgłaszają seniorzy. Należy podkreślić, że praca z osobami dojrzałymi jest wyjątkowa, gdyż są to osoby zdyscyplinowane, chłonne wiedzy, z dużym poczuciem humoru. Dzięki swojej obecności w bibliotece tworzą jej nowy wizerunek. Na spotkaniach eksponujemy słowo pisane, prezentujemy materiały biblioteczne, tradycyjne oraz elektroniczne, które poruszają omawiane zagadnienia. Reta, odchylił jej mordę przez swoje ramię i co można ją lekko stoczył, podeszła z gwałtowniej, aż zaczęła się tulić do niego coraz mocniej, nadal krzywe jego usta, rozchylały jej drżące wargi, wprawiały ją silne podniecenie i jeszcze zanim ogarnął ją ubojny zawrót głowy, poczuła, że oddaje ją pocałunki. Ekspozycja prezentuje prace przygotowane przez uczestników spotkania walentynkowego zorganizowanego w ramach cyklu Biblioteka Dojrzałego Człowieka – Aktywni w każdym wieku.
pod nazwą Chcę pisać o Tobie. Wydarzenie miało miejsce 13 lutego 2018 roku w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Witolda Gombrowicza w Kielcach. Zaprezentowane teksty są autorstwa uczestników spotkania bądź zostały zaczerpnięte ze zbiorów biblioteki z literatury opisującej różne oblicza miłości.